Dzień dobry, po dłuższej przerwie, trzymiesięcznej, budżetowania miesięcznego. Cieszę się, że wracamy do tej serii, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Wiem, że jest tutaj na moim kanale parę osób, które tylko czekają na te filmiki, więc w końcu się zebrałam, w końcu podsumowałam wydatki we wrześniu i zaplanowałam już te październikowe. Co prawda jest parę dni października, ale stwierdziłam, że chciałabym ponownie wejść w tę serię. Mam tutaj kawkę i Wam również polecam zrobić kawę, herbatę, bo będzie mała pogadanka oczywiście. Jak większość osób wie, które subskrybują mnie na tym kanale, a jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa, to bardzo, bardzo mi miło. Mam na imię Weronika i od jakiegoś czasu robimy na tym kanale budżetowanie. Ze względu na to, że aktualnie jestem w ciąży, to w pierwszym trymestrze miałam małą przerwę, bo też nie nagrywałam na YouTubie. Źle się czułam po prostu, ale tak jak już powiedziałam, chciałabym do tej serii bardzo, bardzo wrócić. Dlatego też, że jak nagrywam tą serię, to ja kontroluję nasze wydatki. To jest dla mnie bardzo duży motywator, to, że nagrywam tą serię. Szybko przejdźmy przez te parę miesięcy, kiedy mnie tutaj nie było. To znaczy nie mam, nawet nie prowadziłam wtedy budżetu, więc chciałabym tylko tak w skrócie powiedzieć, że wtedy udało nam się nadpłacić parę tysięcy kredytu. I jesteśmy naprawdę na wspaniałej drodze do tego, żeby już na początku roku zamknąć nasz kredyt hipoteczny. Bardzo dużo pieniędzy wydawaliśmy w Żabce. Były niekontrolowane wydatki. Naprawdę było tego dużo ze względu na to, jak ja się czułam. Ja miałam różne zachcianki, tylko po prostu tak źle się czułam, że nie wiem, potrzebowałam zjeść suchą bułkę z pasztetem tu i teraz. No i lecieliśmy do tej Żabki, żeby to kupić, więc to były takie duże wydatki. Dużym wydatkiem też były nasze wakacje, one kosztowały nas 8800-8900 plus do tego dokupowaliśmy sobie ubezpieczenie. Taki pro tip, jeżeli wiecie, jesteście przed wakacjami i chcecie jechać z rodziną, z małymi dziećmi, to ja bardzo polecam wykupić ubezpieczenie w przypadku rezygnacji. Jeżeli chodzi o kwotę tego ubezpieczenia, to jest w zależności od kwoty wycieczki, więc to jest do wyliczenia, ale przez to przynajmniej się nie stresowałam, że coś może się wydarzyć w ostatniej chwili, czy z ciążą, czy z idą. Byłam pewna, że nawet jeżeli nie pojedziemy, to otrzymamy 100% zwrotu za wycieczkę, więc tak, co prawda mieliśmy odłożone pieniądze na wycieczkę, ale wiecie, zawsze tam dochodzą jeszcze dodatkowe koszty dookoła. Na pewno wiecie, o co chodzi. I takich kosztów było troszkę, tak jak mówię, było to niekontrolowane. Tylko w skrócie, nie ma co do tego wracać. Teraz szybko przechodzimy do tego, co chciałabym zrealizować w październiku. Zaczniemy, tak jak było to w poprzednich miesiącach, od jednej książki. Zaczęłam ponownie czytać Bogaty czy biedni, po prostu różni mentalnie. Bardzo Wam polecam tą książkę i mam w planach przeczytać ją w tym miesiącu. Ja mam w formie e-booka. To jest naprawdę świetna pozycja. Zmienia podejście w naszej głowie do finansów, przynajmniej w moim odczuciu. Mi ona bardzo dużo dała. Chciałabym kupić e-book, który teraz wypuściła Kamila. Znajdziecie na Instagramie pod nazwą Crazy Travel Brak. Brak, bug. I bardzo Wam polecam profil Kamili, bo ona mnie niesamowicie inspiruje. Co prawda ten e-book kosztuje 299 zł i miałam duże wątpliwości, czy jestem w stanie teraz tyle zainwestować natomiast w e-booka, natomiast czuję w środku, że potrzebuję dużej dawki inspiracji. W ogóle tak wewnętrznie się zbieram do ponownego takiego rozkwitu. Nie wiem, jak Wam to wyjaśnić, bo jesień przychodzi i zazwyczaj jesienią kulimy się w ciepły koc, a ja czuję, że wraca do mnie energia, którą ostatnio straciłam z wielu względów. Chciałabym w tym miesiącu, ponieważ w ostatnich to troszkę zaniedbaliśmy, pójść z Michałem na randkę. Chciałabym spotkać się z Izą i to już mam zaplanowane, więc super. I chciałabym się spotkać z Monią, ale myślę, że to połączymy albo ze spotkaniem takim rodzinnym, który mamy w połowie października, bo spotkamy się rodzinnie, żeby wspomnieć naszą Kaję, która odeszła. Więc myślę, że to połączę jako taką całość. Ale tak, na pewno dużo spotkań w tym miesiącu chciałabym odbyć. Kolejny punkt to porządkowych rzeczy, bo ja jestem na etapie, że muszę na pewno wypakować całą szafę Idy i zobaczyć, co tam jest. Dużo rzeczy już, no wiecie, sukienki, jakieś krótkie rękawki, krótkie spodenki, to już czas spakować do komórki. Kupiłam jej już rzeczy w H&M-ie, muszę zamówić jej rzeczy w Sinsay'u.
Byłyśmy wczoraj na zakupach, kupiłam jej kurtkę w Sinsay w Supercenie, więc to jest taka rzecz, którą chciałabym zrobić. Chciałabym uporządkować moją szafę, a ze względu na ciążę już wiele rzeczy nie wchodzę aktualnie i tylko mnie wkurzają, wiecie, w szafie leżą i się na mnie patrzą i nie mogę ich założyć, więc na pewno to jest kolejny punkt, żeby po prostu te rzeczy, które na mnie już aktualnie nie pasują, znieść do komórki, zapisać sobie, że to są rzeczy sprzed ciąży i już jak będę, jak urodzę dziecko, to wtedy ponownie przynieść te rzeczy, zwolni mi się miejsce dzięki temu w szafie. Pić 2 litry wody, ja totalnie ostatnio muszę przyznać, że zapominam o tym, ale dzisiaj kupiłam sobie butelkę wody, bo to mnie motywuje, jakoś tak mam z tą wodą w butelce, że jest troszkę, nie wiem o co chodzi tutaj, że jest mi łatwiej wypić wodę z butelki niż nalecę szklankę wody. Nie wiem, czy to ma sens, mam nadzieję, że dla niektórych osób tak. No i na pewno suplementacja. Suplementacja to jest taka rzecz, która jest bardzo ważna w ciąży. W zeszłym tygodniu skończyły się moje suplementy, więc zamówiłam kolejne i dzisiaj muszę je w ogóle odebrać z paczkomatu. Plusem ciąży jest to, że kontrolujemy swoje badania krwi, moczu, więc tutaj to jest taki dodatkowy punkt. Ja i tak to muszę zrobić po prostu na kolejną wizytę u lekarza. Więc tak, skontrolować gdzieś tam siebie, jak to wszystko u mnie wygląda aktualnie. Mam taki cel, żeby oszczędzić na kredyt i chciałabym jedną wypłatę, może całą, może nie całą, przelać na kredyt, tak żeby dopiąć tego mojego założenia związanego z nadpłatą kredytu, a naprawdę, oj, życie nam się pięknie aktualnie układa, za co jestem bardzo wdzięczna. Oczywiście to jest też nasza ciężka praca, ale jesteśmy na dobrej drodze. Bardzo, ale to bardzo chciałabym chociaż raz w tygodniu iść na jakieś zajęcia, basen albo zacząć ćwiczyć. Naprawdę już mówię o tym od dłuższego czasu, a cały czas mi brakowało tego momentu w ciągu dnia, żeby poćwiczyć. W tej ciąży na początku nie czułam się zbyt dobrze, więc nie miałam na to przestrzeni, ale teraz jest ta przestrzeń, chciałabym to zrealizować. No i ostatnia rzecz, to chciałabym do końca miesiąca dobić do 6000 na YouTubie i może jest taka szansa, może pomożesz mi w tym, klikając przycisk subskrybuj, będzie mi bardzo, bardzo miło i będę bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tym gadaniem związanym z planowaniem miesiąca. Ja już mam tutaj komputer, więc sobie troszkę się przesunę, będzie mi wygodniej z tym brzuszkiem, żeby tutaj do Was pogadać. I już Wam pokazuję, jak wyglądały nasze wydatki we wrześniu. Tak naprawdę myślałam, że było dużo gorzej, natomiast okazuje się, że wcale tak źle jednak w tym wrześniu nie było. Dobrze, możemy tutaj zacząć od, jakby jesteśmy we wrześniu i zaczniemy od tego, jak wyglądały nasze wydatki. Czynsz 800 zł, zapłaciłam 860, bo nam zwiększył się czynsz w ogóle. Prąd, gdzie mam założone, a 186 zapłaciliśmy. Internet 40. Kredyt, mieliśmy założone 1400, ale ze względu na nadpłatę zeszło nam i mieliśmy 1272. Ubezpieczenie, przez to, że to nam się zmniejszyło, to i ubezpieczenie nam się zmniejszyło. I teraz ten koszt to było 110 zł tu było. 110 zł, żłobek Idy, ze względu na to, że Ida przez 2 tygodnie nie chodziła, bo była chora, to było 1252. Subskrypcje 59 zł, nie wiem czemu tutaj tak wyszło. Nadpłaty kredytu nie zrobiliśmy w tym miesiącu, we wrześniu, bo było dużo innych kosztów, jakoś tak te pieniądze się rozeszły. Igze wpłaciłam 100 zł, nie 200. Paliwo nam zeszło 650 zł, bo ja dojeżdżałam do pracy. Ubrania 200 zł, raty euro 190 i darowizny nie było, muszę właśnie przelać pieniądze, to na pewno. Kolejna rzecz to tutaj jedzenie. Jedzenie nas kosztowało 2014, natomiast tutaj zaraz zobaczycie oddzielny punkt, to była żabka właśnie, na którą wydaliśmy 503 zł. Przyjemności Werka. Tak to nazwałam, natomiast w tych przyjemnościach były wizyty u lekarza, były leki, bo miałam infekcję i były właśnie jakieś takie inne rzeczy. Zakupy na chemię 88 zł, przyjemności Michu 231 wydaliśmy. Zwierzę mieliśmy weterynarza i karmę Staśka 373 zł. Parking 152, bo dla Diny zapłaciłam. I terapia 760. Randka z Michałem nie było. Inne, tu chyba, nawet nie pamiętam co wrzucałam.
Multisport 170, kosmetyczka 100 zł, bo byłam raz na paznokciach, Ida 538 zł. Tutaj wrzuciłam leki Idy. Dużo wydaliśmy w Żabce. Tak jak możecie tutaj zobaczyć. Żabka, Biedronka, Płótka, Dino, Michała, piekarnia, jakieś no takie sobie rzeczy. Trochę tego było. Niby nie było tych wydatków jakoś dużo, a tych pieniędzy na koncie okazało się, że wcale tak dużo nie ma. Nie wiem, jak do tego doszło. Przechodzimy do października. Ja już tutaj mam część rzeczy wprowadzoną, ze względu na to, że już ponieśliśmy różne koszty. Czynsz nam wzrósł. Tam jest prawie 900 zł. Ja muszę dokładnie zajrzeć w maila z naszej wspólnoty i zobaczyć, ile finalnie tutaj jest. Natomiast już to zostało zapłacone. Prąd 186, ja mam stałą kwotę ustaloną, 40 internet, kredyt 1272, ubezpieczenie do kredytu ze względu na to, że... widzicie, błąd, bo w zeszłym miesiącu ja dobrze miałam w ubezpieczeniu, tutaj, jednak to nie był błąd, ponieważ my mieliśmy 1000 zł prawie na... ubezpieczenie samochodu. W ogóle wzrosło nam o prawie 400 zł rok do roku, masakra. Więc tam nie było błędu. Przepraszam, to mój błąd. Żłobek Ida 1266. Lekarz, ja już sobie tu zabudżetowałam 1000 zł ze względu na to, że już wydałam 250 zł. A czemu mi to nie wyszło? Lekarz. Nie wyszło mi tutaj, muszę to później sprawdzić. Bo już wydałam 250 zł na lekarza, a ze względu na to, że mam badania połówkowe, to też no, zaraz będę miała kolejną wizytę. Subskrypcję na razie zapłaciłam za Netflixa, Canwę, jeszcze mi HBO tutaj dojdzie. Nadpłata kredytu 7700, taką chciałam kwotę wpłacić ze względu na to, że miałam w poprzednim miesiącu współpracę i na niej udało mi się zarobić fajne pieniądze. I mogłam sobie tutaj przeznaczyć więcej tych pieniędzy na nadpłatę, ale też ze względu na to, że chciałam zobaczyć pewną kwotę z przodu, dlatego dopięłam tutaj do kwoty i mam inną wizję, mam jak wchodzę na konto swoje bankowe, to widzę już bardzo satysfakcjonującą mnie kwotę na tym kwadraciku z spłatą kredytu. Winny jeszcze nam nic nie wpadło, założyłam 300, nie wiem, jakieś rzeczy nieokreślonej. XZ 200 zł, właśnie muszę 100 zł dopłacić sobie. Paliwo 400, no w tym miesiącu jeszcze nie tankowałam. Ubrania tutaj 500 zł, wydałam już 105 zł, bo kupiłam Iduśce kurtkę, szalik, czapkę, rękawiczki i coś widocznie jeszcze tutaj wpadło. Raty euro, no to właśnie to jest polisa. No i darowizna, tak jak w przypadku zeszłomiesięcznym, no ja w tym miesiącu na 100% wpłacę tutaj, żeby nie było żadnych wątpliwości. Na jedzenie wydaliśmy 784 zł już, bo byłam w Biedronce któregoś dnia i pokończyło nam się dosłownie wszystko. Od mąki, jajka, mleko, cała spożywka, to i proszek, płyny, dosłownie wszystko. I wydałam 560 zł na tych zakupach. No i tam doszło jeszcze pewnie jakieś dino, żabka i... W trakcie lotu też mieliśmy, także Michał wziął jakąś kawę, ja wziąłam jakąś kawkę, więc to wpadła. Na razie w przyjemnościach tutaj nic nie ma, w zakupach nie ma. Żabka 200 zł, wydaliśmy już 37, przyjemności Michu 400 zostawiamy. Urodziny nasz sąsiad miał stówkę, przeznaczyliśmy na to. Na Staśka 200 zł, chociaż myślę, że w tym miesiącu karmy nie będzie, więc tu pewnie skończy się na zero. Zdrowie 150, mam nadzieję, że Iduśka, ani Michał, ani ja nie będziemy chorować i tu nic nie będzie. Parking, który wynajmujemy, to jest 150 zł. Terapia idzie mi w górę, więc ja tutaj muszę zmienić, ze względu na to, że ja teraz będę płaciła za sesję 220 zł z 880, więc tutaj sobie od razu tak wrzucam. Sesja, którą kiedyś nam robił sąsiad, kupiłam mu bon podarunkowy za 300 zł. Randka z Michem, apteki, leki, tutaj już wydałam 64 zł na jakieś tam leki, Multisport 170 zł już poniosłam, kosmetyczka, byłam na pięknych jesiennych paznokciach, więc też już jest. No i tutaj Ida, 60 zł już na nią wydałam. Tak wygląda budżet na październik. Na październik mam bardzo ambitne plany, naprawdę mam nadzieję, że
finalnie rozkręcę się. Ja jestem jesieniarą, kocham jesień i taka pogoda jak dzisiaj jest dla mnie po prostu idealna. Dlatego nie mogę się też doczekać, jak to wszystko się potoczy w październiku. Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Bardzo naprawdę się cieszę, że wracam do tej serii, bo ją po prostu sama lubię. Sama lubię to kręcić, sama lubię nagrywać i widzieć, jak wyglądają nasze finanse. Jest taki filmik dzisiaj trochę, mam nadzieję, że nie chaotyczny, natomiast taki krótki, bo też chciałam, żeby już właśnie ten filmik był na kanale. Natomiast też wiem, że w październiku będę się bardziej skupiać na naszych wydatkach i finansach, bo jak się prowadzi budżet, to jest to naprawdę zupełnie inaczej i nagle, kiedy masz wydać jakiś pieniądz, to się dwa razy zastanawiasz, a nie tak jak nie prowadzisz budżetu, to jest takie, a dobra, i tak tego nie będzie widać, nie? A tutaj wszystko jest widać. Wszystko widać w tych moich rozrachuneczkach. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście, to ostatnio nagrałam vloga z naszego wyjazdu do Turcji, na którego Was serdecznie zapraszam. Klikniecie tutaj i przechodzicie dalej.